Fantastyczna. Yes. No to brawa! Słuchajcie, stąd jesteśmy. Stowarzyszenie, któremu przewodzi Laura. Laura! Laura! Wielkie dzięki! Odjeżdża Biłgoraj! Spontaniczna grupa motocyklowa! Do zobaczenia! Słuchajcie, gdyby nie Laura i jej stowarzyszenie, no to też by było nie tak ciekawie jak do tej pory. Znaczy... Ale palnąłem. Po prostu z nimi jest jak? Zajebiście, zajefajnie. Są to super ludzie. Ci, którzy tu mieszkają, tutaj działają. Rada Sołecka, stowarzyszenie Stąd Jesteśmy i Straż Pożarna. Gdzie jest Jarek? I Międzypokoleniowy Klub Kobiet Aktywnych w Radecznicy. Moje najcudowniejsze dziewczyny, które napiekły mi ciast.
Lacków. Dzięki, dzięki wam wszystkim za to. Dziewczynom i chłopakom ze stowarzyszenia. Stąd i dziewczynom jesteśmy. Z Klubu Kobiet Aktywnych. Dzięki bardzo. I wam wszystkim za to, że z nami jesteście. Po raz kolejny. Kobiety są bardzo aktywne, jak widać. I naprawdę jesteśmy wdzięczni za... O, idzie komendant Straży Pożarnej. Słuchajcie, gdyby nie strażacy, to nie czulibyśmy się tak bezpiecznie tutaj. Dzisiaj obstawili dodatkowo jeszcze stąd. Poza tym, tak jak co roku, pilnują naszych maszyn, pilnują bezpieczeństwa, dbają o nas, dopieszczają nas po swojemu oczywiście strażakowemu i jest super. Także wielkie dzięki. Nie trzeba dziękować. Naprawdę, te nasze służby, na rzecz bezpieczeństwa, to rzecz taka normalna, normalna. Ale ja zapytam o co innego. Czy zupa smakowała? Skończyła się tuż po sumie. Jak zupa smakowała, to jestem naprawdę zadowolony. Już o inne rzeczy mnie nie pytajcie. Cieszę się, że jesteście zadowoleni. No ja cię zawiodę, bo muszę powiedzieć, że nie smakowała zupa. Bo po prostu tak szybko poszła, że nie zdążyłem zjeść. Poszło wszystko błyskawicznie i to dobrze świadczy o niej. Ręce opadają za ten nasz wysiłek kulinarny. Więcej się już nie podejmiemy gotować. Dobrze, wątroba będzie cała. Dzięki serdeczne. Skoro tak szybko poszło, że nawet dla mnie nie zabrakło, to znaczy, że była bardzo dobra. Dzięki serdeczne jeszcze raz wszystkim miejscowym, którzy nam tu pomagają. I cóż, słuchajmy dalej, co Nadia ma nam do pokazania, zaśpiewania. Jest fantastycznie. Może się już nie obrażę na Pawła. Na wiosnę coś ugotujemy. Coś, nie wiem co, bo grochówka nie smakuje, to Laura mówi, pierogi nie smakowały, to już nie wiemy, co wam tutaj przygotować. Przygotujemy wszystko, żeby było dużo i smacznie. I zapraszamy was na wiosnę. I trzymamy za słowo. Proszę bardzo. Step we take, step Kyoto to the base, stroll is together.